Hej, witajcie w drugiej części chamskich lifehacków. Pod poprzednim filmem zostawiliście ponad 10 tysięcy łapek w górę, dlatego teraz zwiększam próg do 15 tysięcy łapek. Jeśli przebijecie to, to w przyszłym tygodniu pojawi się kolejna porcja nietypowych lifehacków. Tymczasem zapraszam do obejrzenia odcinka. Chcesz mieć zawsze toaletę tylko dla siebie? Wystarczy, że weźmiesz kawałek rolki po papierze toaletowym i zamoczysz ją w wodzie. Ugnieć z niej coś na kształt ludzkich odchodów i połóż na desce. Gwarantuję ci, że nikt nie skorzysta z twojego ukochanego tronu. Nie masz przy sobie pieniędzy, ale potrzebujesz wózka sklepowego. Jeden z internautów podzielił się swoim sposobem. Wystarczy, że w swojej kieszeni posiadasz klucze od domu. Weź dwa i włóż je tak, jak widzisz na filmie. Voilà, wózek jest już twój. Jesteś po imprezie i potrzebujesz dostać się do domu, ale kasę zostawiłeś w mieszkaniu? Co tu zrobić? Sprawa jest prosta. Idź pod najbliższą pizzerię i zamów pizzę z dowozem do domu. Poproś dostawcę, by podwiózł cię pod drzwi twojej stacji. Przecież i tak jedzie w tamtą stronę. Wchodzisz do windy i widzisz 5 osób. Każda jedzie na osobne piętro. Spieszy ci się, więc chcesz szybko dostać się do mieszkania. Ale jak to zrobić? Już zdradzam ci ten chamski lifehack. Wystarczy, że po wejściu do windy wciśniesz przycisk zamknięcia drzwi. Zaczekaj, aż drzwi się zamkną, ale nadal trzymaj przycisk. Następnie wciśnij ten odpowiadający piętru, na którym chcesz wysiąść. Po odjechaniu windy zwolnij oba przyciski. Brawo, dojechałeś na swoje piętro. Teraz możesz patrzeć na zdziwione miny osób znajdujących się w windzie. Chciałbyś wygrać trochę kasy pewnym lifehackiem? Nic prostszego. Załóż się ze znajomym o to, żebyście otworzyli puszkę napoju gazowanego bez opryskania się. Osoba, która zrobi to dobrze, wygrywa. Twój znajomy na pewno nie zna sposobu, który zaraz ci pokażę. Wystarczy, że popukasz puszkę z boku i bez problemu ją otworzysz. Gratulacje, wygrałeś zakład, a twój znajomy jest cały mokry i w dodatku wisi ci pieniądze. Twoja koleżanka biega po pokoju w samym staniku, a ty utknąłeś w friendzonie. Chciałbyś popatrzeć sobie na nieco fajnych kobiecych kształtów, więc mówisz jej, że założysz się z nią o to, że odepniesz jej stanik jedną ręką. Ona zdziwiona na pewno zgodzi się na ten zakład, bo przecież facet musi użyć dwóch rąk. Nic bardziej mylnego. Aby rozpiąć stanik, postępuj zgodnie ze wskazaniami, takimi jak na filmie. Wszyscy w szkole ściągają z małych kartek, z których ciężko cokolwiek przeczytać. Ty idź o krok dalej i olej twoich znajomych. Weź telefon, zgraj na niego odpowiedni materiał i usiądź w ławce tak, by być w miarę daleko od nauczyciela. Załóż nogę na nogę, a telefon umieść tak jak na filmie. Sam korzystałem z tego lifehacka i tylko raz zostałem na nim przyłapany. Jesteś w hotelu i niestety twoim nałogiem jest palenie papierosów. Ciągłe wychodzenie z hotelu cię wkurza? Nie ma nic przyjemniejszego od palenia w hotelowym pokoju. Wiem, że są tam czujniki, ale moim lifehackiem da się je obejść. Wystarczy, że weźmiecie kawałek plastikowej torby i owiniecie ją chociażby słuchawkami wokół czujnika. Gotowe. Teraz w spokoju możesz palić w hotelowym pokoju. Twój stary parasol gdzieś się zawieruszył, ale potrzebujesz nowego? Wystarczy, że po dużej ulewie pójdziesz do biblioteki znajdującej się w twojej okolicy. Powiedz, że kilka dni temu zostawiłeś go tutaj i z pewnością pani bibliotekarka wręczy ci nowy parasol. To nic, że nie jest twój. I ostatni już chamski lifehack na naszej liście. Brakuje ci pieniędzy na coś, co bardzo pilnie potrzebujesz kupić? W takim razie odwiedź swoją babcię. Na pewno poratuje groszem. Może ty będziesz miał wyrzuty sumienia, ale babcia na pewno ucieszy się, że pożyczyła ci trochę siana. I to już na tyle z naszych chamskich lifehacków w kolejnej części, więc przypominam wam, żebyście zostawili łapkę w górę, a jeżeli odcinek wam się spodobał, to udostępnijcie też go na Facebooku. Śledźcie mnie na Instagramie, Snapchacie i na fanpage'u. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A jeżeli jeszcze nie jesteście moimi widzami, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał. Wystarczy, że klikniecie teraz w ten czerwony guzik. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka. Pa, pa.